Nie mam w tym żadnej obawy. Wszak ten świat jest ciekawy. W życiu laboratorium umila. Taka cudna chwila. Z cyklu Opowieści i skrypty. Czy wy również nie macie tego samego przekonania, że wokół nas jest już tylko mnóstwo instrukcji, jak myć ręce? Ale żeby tego było mało, to nie jest taka zwyczajna instrukcja, to kilkuetapowe wezwanie do poprawnego i skutecznego mycia rąk. Znajdziesz ją w każdym miejscu publicznym, przy każdej umywalce. Nie jest to jednak żadna nowość dla personelu medycznego. Wszystko to za sprawą pierwszej światowej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pacjenta pod tytułem Higiena rąk to bezpieczna opieka. A jak światowa, to oczywiste jest, że zorganizowana przez znaną już chyba każdemu organizację WHO odnośnie higieny rąk w opiece zdrowotnej. Czy dziwi kogoś ten fakt, że praktyka ta znana jest już i pielęgnowana od ponad 10 lat w ochronie zdrowia? Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, kolokwialnie mówiąc, bezczelnie zostały skopiowane w czasie pandemii koronawirusa, nie tylko w odniesieniu do poprawnego mycia rąk, ale również nakładania i zdejmowania rękawiczek, a także maseczek ochronnych. Jako pierwszą, nadrzędną przesłanką do wytapetowania każdej publicznej latryny stało się zdanie, iż prawidłowe i regularne mycie rąk jest skuteczną metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń. Koronawirusa w roli głównej. Po co są plakaty? To wiemy. Ale dlaczego akurat taka praktyka mycia rąk, a nie inna? Skoro gdzie nie spojrzeć znajdują się instrukcje, jak myć ręce wraz ze stosownymi ilustracjami, to nie o technice będzie ten film, a o tym, co stało się podstawą do takich, a nie innych wytycznych, czyli przegląd danych naukowych na tle zarysu historycznego higieny rąk w opiece zdrowotnej. W wytycznych WHO czytamy: co roku setki milionów osób pada ofiarą zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Często prowadzą one do rozwoju poważnych chorób i wydłużonej hospitalizacji. Przez ostatnie lata Światowa Organizacja Zdrowia udowodniała, że poprawna higiena rąk to fundamentalny środek, który skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń. Prosta czynność uwarunkowana podstawami socjoekonomicznymi. Żeby zrozumieć jednak politykę programu higieny rąk, należy zacząć od samych korzeni. Czyli jeżeli coś działa, to należy udowodnić jak, bowiem medycyna uwielbia argumenty. Przenieśmy się zatem w czasie, by poznać podstawy antyseptyki, postępowania odkażającego, które miało na celu skuteczne pozbycie się drobnoustrojów na skórze, ale również na błonach śluzowych czy w ranach. Należy podkreślić w tym miejscu, że antyseptyka nie obejmuje procesów związanych z odkażaniem przedmiotów. W historii antyseptyki wyróżnić należy pierwszego pioniera, lekarza węgierskiego pochodzenia, Ignaza Semmelweisa, który dostrzegł istotny problem związany z dużą śmiertelnością w klinikach położniczych. Dziś powiemy, że Semmelweis, obserwując sytuację epidemiologiczną, rozpoczął z powodzeniem kampanię dotyczącą dezynfekcji rąk przy użyciu roztworu chloru. Wprowadzenie tej praktyki w zatrważająco szybkim czasie przyniosło pozytywne efekty. Wskaźniki śmiertelności wśród położnic obniżyły się o połowę. Na tamte czasy było to spektakularne osiągnięcie. Jednakże, jak to w świecie dokonań bywa, pierwszy propagator nie stał się tym najbardziej popularnym. Być może dlatego, że pochodził z Węgier, a jego oponent, oddalony setek kilometrów, pochodził z landu Wielkiej Brytanii. Wobec tego ojcem antyseptyki nazwiemy Josepha Listera. Stosował on bardzo podobne rozwiązanie co Semmelweis, tylko że w dziedzinie chirurgii, zmieniając jej oblicze już na zawsze. WHO nie jest bierna wobec tych informacji. Powołując się na przeprowadzone niedawno w Europie badania, wykazuje się, że występowanie zakażeń związanych z opieką zdrowotną waha się w przedziale od około 5 do powiedzmy 10%. I teraz mała dawka danych liczbowych. Co roku w europejskich szpitalach leczących pacjentów w stanie ostrym dochodzi do około 5 milionów zakażeń związanych z opieką zdrowotną, przyczyniając się tym samym do 135 tysięcy zgonów rocznie
co stanowi około 25 milionów dodatkowych dni hospitalizacji. A to oznacza już obciążenie ekonomiczne rzędu od 13 do 24 miliardów euro. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono wiele badań, które potwierdziły skuteczność interwencji podejmowanych w celu zwiększenia przestrzegania procedur higieny rąk wśród pracowników ochrony zdrowia. Oczywiście nie stałoby się to, gdyby nie odkrycia Louisa Pastera, któremu zawdzięczamy rozwój zasad higieny i antyseptyki poprzez udowodnienie istnienia niewidzialnego niebezpieczeństwa bakterii chorobotwórczych. Powołując się na najnowsze badania, ludzkie dłonie to siedlisko tysięcy istnień pełnego zakresu różnorodności gatunków. Choć zdecydowana większość jest niegroźna, a część z nich nawet chroni przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem się patogenów, to nie można wobec tego wykluczyć pozytywnego wpływu, które płynie z regularnego mycia rąk w perspektywie zdrowia publicznego. Przyjrzyjmy się zatem instrukcji dogłębnie. Pierwsze. Czas. Specjaliści podają, że około 30 sekund to wystarczający czas, by pozbyć się zdecydowanej większości patogenów z naszych rąk. Drugie. Woda. Chyba trudno sobie wyobrazić poprawne mycie rąk bez użycia wody. Najważniejsze jest jednak stosowanie ciepłej wody. Wiele drobnoustrojów ginie pod wpływem wyższej temperatury. Woda nie może być jednak zbyt gorąca. Taka wysuszy skórę i w efekcie ją uszkodzi. Trzecie. Mydło, detergenty. Stosowanie każdego dodatkowego środka higienicznego poprawia efekt mycia rąk. Bez względu, czy mówimy tu o preparatach powierzchniowo-czynnych, antybakteryjnych czy na bazie alkoholu, należy mieć świadomość, że sama woda cudów nie czyni. I czwarte. Technika. Spoglądając na instrukcję mycia rąk, opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny, wyróżniamy następujące miejsca, których pominąć nie można. Wewnętrzne powierzchnie dłoni. To właśnie te miejsca najczęściej spotykają się z brudnymi elementami, stąd tak ważne jest ich oczyszczenie. Palce i przestrzenie między palcami. Palcem. To przecież nimi tak wiele dotykamy. I paznokcie. Kolejne wrażliwe miejsce. A przestrzenie międzypalcowe? To właśnie w tych miejscach panują najlepsze warunki do namnażania się bakterii. Jest tam ciepło i wilgotno. Kciuk. Jako nieliczni mamy dobrze rozwinięty kciuk. Zastanówmy się przez chwilę, ile to czynności wykonujemy przy użyciu kciuka. I pamiętajmy, że gdyby koty miały kciuk, to mogłyby otwierać drzwi. Gdy nasze wewnętrzne części dłoni są czyste, to używamy ich do mycia wierzchniej strony. Nie można w tym miejscu pominąć także nadgarstków. Całą procedurę kończymy starannym spłukaniem wodą dłoni oraz ich wysuszeniem. Podaje się, że 15 sekund pozwala na usunięcie około 90% drobnoustrojów z naszych rąk, ale przedłużenie tego czasu do 30 sekund może już wyeliminować nawet 99% patogenów. Oczywiście mowa tu o procedurze umycia rąk ciepłą wodą z mydłem. Tymczasem z badań wynika, że nadal spora część społeczeństwa nie myje rąk po wyjściu z toalety. Większość z nas pomija również stosowanie mydła. Badania wykazały, że większość ludzi myje ręce przez około 6 sekund. Obecnie w każdej łazience znajdują się plakaty dotyczące higieny rąk. Oczywiście w każdej łazience publicznej, bo w naszych prywatnych raczej takich plakatów nie zawieszamy. Trochę w sprzeczności z tym są wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów z Michigan State University w USA. Wyraźnie wskazują one, że ludzie częściej myli ręce, jeśli nie było znaku czy tabliczki, która ich do tego zachęcała. Ale jakoś w pełni nie mogę się z tym zgodzić, obserwując ludzi w publicznych toaletach. Należy jeszcze raz przypomnieć, każde dotknięcie klamki, banknotu, poręczy w autobusie czy jakiejkolwiek publicznej rzeczy sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tysięcy komórek drobnoustrojów. Nie trzeba chyba przekonywać, że mycie rąk ratuje życie. Jak wymownie zatem brzmi wobec tego wyrażenie: moje życie jest w Twoich rękach. Pamiętajmy, 15 października, dzień mycia rąk.
A na koniec już mały akcent, który stał się inspiracją do tego odcinka. Ilustrowany przepis na poprawne umycie rąk to jedno, ale brak czasu i pogoń to zupełnie inny temat. Jak zatem jeszcze zachęcić ludzi do podążania za instrukcją? Czasu na więcej i czasu na weselej. Serdecznie zapraszam do dyskusji i do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Oglądajcie kolejne filmy. Do usłyszenia.